Krzysztof Gasparski, program Polska, 9 czerwca, wtorek tym razem, przed długim weekendem. Zachęcam do tego, żeby nie do omówienia i tego, co nie przekażę, co zapomnę, w czym się zagadam, doczytać. Mamy długi weekend, mamy Boże Działo, nie będzie gdzie poza procesją, poza kościołem u niektórych wyjść. Do skorzystania z naszych ulotek, które Państwu też opracowywaliśmy, które są na Pro Horti, znaczy na Horti Procam umieszczone. No, jagodowe jeszcze są, ciągle cierpią, ale truskawka jest tam na ukończeniu. Ale przecież macie Państwo prenumeraty, truskawka, malina, jagody, więc gdzieś tam przy okazji wiedzę można zgłębić, ze mną komunikaty, to chyba te SMS-owe, messengerowe są zdecydowanie lepsze, bo jak siedzę na ciągniku, to telefonu nie słyszę, nie wszyscy mamy cichuteńkie ciągniki. No ale już, truskawka. Co widzę w truskawkach? W truskawkach się w końcu pojawił przędziorek. Ktoś, kto nie pryskał wcześniej, powinien sobie zlustrować. Na nieszczęście no, te plantacje jeszcze są w takim momencie, kiedy można zastosować abamektynę, choćby 3 dni okres karencji z siltakiem. Natomiast wiele plantacji owocuje i wtedy trzeba by było się zastanowić, czy jest sens, czy nie, czy wytrzymać do końca zbioru i wtedy skosić, jeżeli można skosić, bo jak są T-tape'y, włókniny, to czasem takich możliwości nie ma. Ale jeżeli są, to skosić, może wymieść te liście i wtedy dopiero przypilnować pełną ochronę, kiedy łatwo spenetrować tą krzewinkę. Siltak bez karencji, sam 0,15-0,18%. Ale zachęcam do tego, żeby to stosować w dzień, czyli żeby nie było. Czyli jak mamy po kwitnieniu truskawkę, wzrost owoców, nie ma już tam kwiatów, to wtedy praktycznie nic nas tam bardzo nie ogranicza. A tak to abamektynę, proszę zwrócić uwagę, że jedne są zarejestrowane na 0,75 litra na hektar, inne 1,2 litra na hektar, więc na tą etykietę warto czasem zwrócić uwagę. Co pokazujecie mi Państwo? Uszkodzenia związane, nie wiem, może trochę z przemarznięciem, ale automatycznie w tych miejscach rozwijają się swego rodzaju kory. Na początku jest to trudno zdiagnozować, czy to będzie zgnizna korony truskawki, czy to będą uszkodzenia z przemrożenia, czy nie wynika jedno z drugiego. Tych uszkodzeń więcej widzę na plantacjach, które są przykryte włókninami, które rosną na czarnej folii. I zwalam to też trochę winę na warunki termiczne. Ziemia szybciej się nagrzewa, truskawka szybciej startuje, wrażliwsza jest automatycznie na uszkodzenia mrozowe. Góra zdrowa, dół zdrowy, a w tej koronie truskawki widać swego rodzaju uszkodzenia. No i później to skutkuje różnymi innymi chorobami, także zakłóceniami w przewodnictwie samych soków. Jeżeli podejrzewacie, że jest tam fytoftora, czy jakieś inne odglebowe, wertyciliozy, czy jeszcze inne choroby, to można by było podlać fosforynem potasu, ale to się powinno robić kilka razy w roku, ale w momencie nie zbiorów truskawki, tylko od wczesnej wiosny i wtedy fertygacyjnie można zrobić 0,4 profosu czy fosmagnum w takich stężeniach. I to wtedy hamuje dosyć mocno rozwój także patogena. Nawożenie fosforynem potasu, a trochę tą sprawę ogranicza. Natomiast jeżeli już jesteście w pełnych zbiorach, to sugeruję wyzbierać, a zaraz po tym, tak jak i mówiłem przy przędziorkach czy roztoczu truskawkowym, zrobić porządek i wtedy albo to ładnie podlać z węża, albo puścić liniami do fertygacji, żeby to zrobić. Tam, gdzie truskawka kwitnie, zaczynamy nawożenie wapniowe, bo jest wzrost owoców automatycznie, więc pilnujmy tego. Tam, gdzie zależy nam na wielkim owocu, NHCA Delta, nawóz, który się w tym nam bardzo dzielnie spisuje. No i robić powinniśmy to najlepiej przemiennie ze Smart Sealem, czyli z tą technologią wapniowo-krzemową. I wszyscy myślimy o tym, żeby owoc był duży, ale przy okazji jędrny. Albo niepodatny na uszkodzenia, choćby takie mechaniczne, przez zbierających. Każde wzmocnienie tej struktury nam tutaj to
ułatwia. Porzeczki. Przeziernik porzeczkowy, no w tej chwili na tych pułapkach to już jest faktycznie gęsto, już nikt nie powinien mieć wątpliwości, czy on lata, czy nie lata, bo jest tego nalepione bardzo dużo. Przypomnę, że te progi szkodliwości nie są takie znowu wysokie. 20 sztuk na tablicę to już jest dosyć ciemno, a jak jest cała zaklejona, to wiadomo, że ich jest tam zdecydowanie więcej. Ale są też pryszczarki liściowe, są też ciągle mszyce jeszcze w porzeczkach i to są chyba te najbardziej pospolite szkodniki. Zwójki też się trafiają, ale nawet stosunkowo rzadko. I bym powiedział, żeby się z zabiegiem pośpieszyć także, bo później nas będą trzymać się okresy karencji, zepsuje się pogoda, w tej chwili są warunki idealne, że tak powiem. Uspokoiły się trochę wiatry, jest pochmurno, wilgotność duża, na zabieg naprawdę dobrze. Ważne, żeby wykosić na tych jagodnikach też, żeby nam kwitnące chwasty nie przeszkadzały i nie dokuczały, żeby nam tam, żebyśmy my nie dokuczali owadom zapylającym, które też tam próbują z tego dobrodziejstwa skorzystać. Wzrost owoców. Porzeczka nie wiadomo jak będzie płacić, ma płacić, jeżeli chodzi o czarną, czerwona niekoniecznie, ale jeżeli chodzi o czarną, tak czy inaczej warto ten plon zbudować większy, NHCA delta, czyli wzrost potencjału plonu, wielkość owoców. Jeżeli mówimy o wzmocnieniu ścian komórkowych, no to rzecz jasna wapń, ewentualnie wapń i krzem, czyli mrówka, pasp CA, saletra wapniowa, smartsil, jest w czym wybierać. Ja wiem, że niechętnie inwestujemy w porzeczkę, zresztą to widać po tych krzakach, że te krzaki z roku na rok wyglądają gorzej, więc zdajemy sobie sprawę, że tam nie będziecie Państwo inwestować, ale takie NHCA delta, przemiennie z Prohortica, czyli tym, który buduje też wielkość owoców, to mogłyby być takie fajne dni. Jeżeli chodzi o ochronę, myślę, że znowu trzeba by było policzyć, czy już jesteście po dwóch zabiegach z strobilurynami, czy po jednym. Jeżeli po jednym, to diskus mógłby iść, a bliżej zbioru kaptan. I tak jak powiedziałem ostatnio, nie wszyscy odbiorcy sobie życzą kaptan, nie wiem dlaczego. No, ale kaptan ma 7 dni karencji w porzeczce, więc warto by było to wykorzystać przed zbiorami. I maliny. Ostatnio tak zerknąłem na ten film, w którym mówiłem, że maliny pasuje wyczyścić i cały czas miałem przed oczami malinę powtarzającą, czyli jesienną, w tym kierunku, że tam nic nam nie powinno latać, chwasty wykoszone, pszczoła nie lata. W tej chwili już zaczynają maliny jesienne także kwitnąć, więc już trzeba będzie zacząć uważać, ale wracam do tematu sprzed tygodnia, ale w tyle oczywiście nie miałem zdjęć z maliny powtarzającej, więc leciała malina letnia. Mam nadzieję, że nikt sobie tego do serca nie wziął i nie gonił po tych owadach, widząc, że Gasparski zachęca do pryskania malin kwitnących. Oczywiście kwitnące pryskamy tylko wieczorem, jeżeli chodzi typowo o, zwłaszcza jeżeli szukamy produktów owadobójczych. Pokazują się na tych jesiennych lekko zwójki. Nie ma może tego w tym roku bardzo dużo, ale pokazują się pomału. Znowu przędziorki. Na malinach letnich coraz łatwiej widać przebarwiacza malinowego, więc tutaj trzeba było też się zastanowić, czy na przykład siltakiem, który jest niejako bezkarencyjny, nie można by było tego zrobić jeszcze zanim pszczoła zacznie latać, czyli przed oblotem pszczół, czmieli. Chociaż mówię, tu działa to siltak tylko na małe szkodniki, więc ani pszczole, ani czmielowi tym bardziej nie powinien dokuczyć, no ale po co? Są w końcu na malinach też mamy dużo pożytecznych, bzygowatych, czasem mi się przeszkodzi w romantycznych chwilach nawet, ale warto zabieg czyszczący kiedyś zrobić, najlepiej jak tych owadów tam nie będzie.
Na malinach widać jeszcze dziurki, po kwieciakach, po innych chrząszczach, więc jedno z drugim można by było próbować wyczyścić. No i co? Na malinach letnich, wiadomo, jak zaczyna coś owocować, to w tym momencie dzieci, owoce są bardziej ważne niż liście. Obserwuje się zmiany koloru, przebarwienia, czyli magnezówkę. Można dać produkt magnezowy, zanim przemiennie może z wapniówką. Mikro-MG, Prohorti mikro-MG wydaje mi się tutaj taką rozsądną pozycją, bo oprócz magnezu zawiera żelazo, mangan, siarkę, czyli wszystko to, co odpowiada azot, co odpowiada za kolor liścia. I produkt się dosyć mocno sam broni, jeżeli chodzi o poprawę koloru, także bardzo lubiany przez producentów. Na dzisiaj tyle. Wypoczynku trochę życzę na ten długi weekend. Może się uda wygospodarować chwilę dla siebie, a niekoniecznie tylko i wyłącznie na pracę. Do zobaczenia za tydzień.